Agnieszka Rosales-Rodriguez, Zbiory Sztuki Polskiej do 1914 roku. Obraz Maksymiliana Gierymskiego, Patrol Powstańczy, objęty został patronatem kancelarii DGTL, Kibil, Piecuch i Wspólnicy. Polska historia sztuki i krytyka artystyczna widziała w Maksymilianie Gierymskim prekursora realizmu i naturalizmu. Gdyby ten przedwcześnie zmarły artysta, bo zaledwie w wieku 28 lat, namalował tylko Patrol Powstańczy, zasłużyłby na trwałe miejsce w panteonie XIX-wiecznej historii sztuki polskiej. Patrol Powstańczy namalowany został w Monachium na przełomie 72 i 73 roku. W 73 nagrodzony został złotym medalem na wystawie powszechnej w Wiedniu, co jest miarą sukcesów polskiego artysty. Dzieło uznaje się za jedno z najwybitniejszych i najbardziej utrwalonych w polskiej wyobraźni przedstawień powstania styczniowego, w którym zresztą Maksymilian Gierymski jako 17-latek, wówczas uczeń Instytutu Politechnicznego w Puławach, brał udział razem z Adamem Chmielowskim, późniejszym świętym bratem Albertem, także malarzem, z którym przyjaźnił się również podczas pobytu w Monachium. Obraz sprawia wrażenie takiej niepozornej scenki, w której oglądamy zwiadowczy patrol dopytujący przechodnia, jakiegoś wędrowca, być może wieśniaka, o najprawdopodobniej stacjonujące w pobliżu oddziały rosyjskie. Jeden z uczestników tego zwiadu już właśnie puścił się galopem, żeby powiadomić swoich o nadciągającym niebezpieczeństwie. Taka jest interpretacyjna hipoteza tego niezwykłego obrazu, który zrywa całkowicie z romantyczną konwencją przedstawiania historii. Z heroicznym ujęciem bohatera, z patosem, z kulminacyjnym momentem, który najczęściej ukazywały akademickie obrazy przedstawiające ważne wypadki dziejowe. W tym wypadku mamy do czynienia z indywidualną, wypracowaną właśnie przez Maksymiliana Gierymskiego konwencją przedstawiania wydarzeń historycznych. W sposób, wydawałoby się, beznamiętny, nieco przypadkowy, zdradzający powiązania z językiem ówczesnej fotografii, chociaż niewątpliwie na Gierymskiego oddziałało także malarstwo malarzy monachijskich czy francuskiego batalisty Ernesta Meissoniera, którego pracę można było także oglądać na wystawach w Monachium. Scena rozgrywa się na mazowieckiej równinie, na piaszczystej drodze, na takim właśnie charakterystycznym dla terenów nizinnych obszarze, można byłoby powiedzieć, nijakim. Wyczuwalne jest pewnego rodzaju napięcie w tym wyczekiwaniu na nadciągające niebezpieczeństwo. Z drugiej strony zauważalny jest pewien bezład tej kompozycji, oczywiście zaaranżowany z rozmysłem przez malarza. Scena uznawana jest za pewnego rodzaju metaforę powstania styczniowego, które wybuchło 22 stycznia 1863 roku i trwało do grudnia następnego roku. Powstanie było dramatem całego pokolenia Polaków. W źle uzbrojonych oddziałach powstańczych walczyła przede wszystkim inteligencja, szlachta, studenci, czasem nawet gimnazjaliści. Zakończone w grudniu przyszłego roku wywołało falę represji. Do nich należało także zamknięcie warszawskiej szkoły sztuk pięknych. Maksymilian Gierymski walczył najprawdopodobniej na Lubelszczyźnie i Kieletczyźnie jako młodzieniec. Obraz stanowi więc swoistą pamiątkę tych wydarzeń. Już pod koniec lat 60. Gierymski rozpoczyna cały nurt w swojej twórczości poświęcony właśnie powstaniu, przemarszom, biwakom, samotnym zwiadowcom.
Jak wspomniałam wcześniej, uznajemy ten obraz za pewnego rodzaju metaforę powstania. Bezład tej kompozycji oddaje bowiem słabą organizację powstania, a także brak zaangażowania po stronie powstańców chłopów. Chłopów stanowiących przecież przeważającą część populacji Polaków zamieszkujących nasze terytoria. Przyspieszona decyzja o wybuchu powstania wywołana została decyzją władz carskich o przymusowym poborze do wojska Polaków, aby przeciwdziałać właśnie wybuchowi powstania, ale paradoksalnie branka przyspieszyła tylko wybuch powstania. Być może ów chłop, który udziela właśnie informacji polskim zwiadowcom, to pewnego rodzaju symbol braku zaangażowania tej warstwy społeczeństwa po stronie powstania styczniowego, które zakończyło się klęską. Wyjątkowość patrolu powstańczego polega więc na odheroizowaniu narracji o powstaniu styczniowym. Choć z drugiej strony jest to przecież dzieło niezwykłe, charakteryzujące się emocjonalnością, tym stanem właśnie napięcia czy zawieszenia, które czytelne jest w pozach przedstawionych postaci. Jeśli porównamy obraz Maksymiliana Gierymskiego z wizją powstania choćby Artura Grottgera, jakiego słynny cykl rysunków Polonia, który rysował właśnie takie charakterystyczne gesty, momenty pełne jeszcze romantycznego uniesienia. Maksymilian Gierymski tworzy język zgoła przeciwstawny, właśnie wyjątkowo prosty, wyciszona jest kolorystyczna gama jego obrazu. To dzieło niezbyt wielkich rozmiarów zawiera w sobie przecież także melancholię, która wynika i ze wspomnień artysty, ale również z charakteru polskiego krajobrazu, tej piaszczystej równiny, która przywołuje na myśl panoramy wielkich Holendrów w XVII wieku, ale także współczesne Gierymskiemu fotografie czy obrazy monachijskich artystów. Oprócz Maksymiliana Gierymskiego powstańcze epizody malowali także Józef Chełmoński, wspomniany Artur Grottger czy wreszcie Jacek Malczewski. Maksymilian Gierymski mówił o melancholii jako chorobie oddalonych, o tęsknocie emigrantów za ojczyzną. Malował ten obraz przebywając w Monachium, gdzie prężnie działała w latach 60. i 70. polska kolonia artystyczna, przede wszystkim Józef Brandt, Józef Chełmoński, także Adam Chmielowski czy bracia Gierymscy. Dla następnego pokolenia artystów Maksymilian Gierymski był artystą, który rozwiązywał skomplikowane zagadnienia formalno-warsztatowe. Był wirtuozem światła, który potrafił wydobywać subtelne nastroje.